Jesteśmy w klasie drugiej gimnazjum. Do tej klasy chodzi Magdalena z domu Holfeld. Co możesz nam powiedzieć o Magdzie? Jezu, no ja jestem w sumie nowa w tym ośrodku, ale Magda, jestem z Magdą na grupie i w klasie i bardzo dobrze pomogła mi się tu zaaklimatyzować, jest koleżeńska, pomocna, no i w sumie no to tyle. Dziękujemy. Ale powiedz nam, co myślisz o Agodzie i dlaczego warto na nią głosować? No, myślę, że warto na nią głosować, bo jest otwarta i raczej nadaje się do tego, żeby być w samorządzie. Co ja mogę powiedzieć o Patrycji? Jest bardzo pomocna, zaangażowana i stawia czoła. Nawet jak coś źle jej pójdzie, to tak naprawdę jest wytrwała i da radę. Pana Marcina od języka angielskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marcinie, co pan mógłby powiedzieć na temat Natalii Pernogi, kandydatki do samorządu? Myślę, że to jest bardzo dobry kandydat do samorządu. Swoim doświadczeniem i dotychczasową działalnością udowodniła, że bardzo nadaje się do tej funkcji. A ty dlaczego uważasz, że warto głosować na Agodę? Ponieważ podejmuje nowe wyzwanie bycia w samorządzie, bo nigdy tego nie robiła. I chcę spróbować wyzwania i według mnie to byłby dobry oddany głos na nią, ponieważ mogłaby zmienić to, co ma w planach. Wszystkiego dobrego, Natalia. Dobrze. Ja Magdę ogólnie to tak dobrze nie znam. Przyjechałam tu niedawno i nie zdążyłam jeszcze poznać. Ale z tego, co widać po Madzie, no to jest osobą pomocną. Potrafi pomóc innym, żeby się zaklimatyzować w grupie i w klasie. Z fajną dziewczyną i głosujcie na Szpernogę. Ja tak, jeżeli chodzi o Magdę, to Magda jest bardzo osobą pomocną, bardzo uczciwą, bardzo miłą i sympatyczną. Lubi bardzo pomagać, tak. Moim zdaniem ona nadaje się na przewodniczącą, w ogóle nie nadaje się do tego samorządu. Wiem akurat, że można być jej pewnej, można jej ufać. Ja ją znam bardzo długo już, bo jestem z nią w sumie od samego początku w klasie i dużo też mi pomagała, miałam u niej wsparcie. No, co ja mogę jeszcze o niej powiedzieć, no. No jest taką osobą uczuciową, tak, nie ma z nią problemów, tak, jest osobą uczynną, można zawsze się każdym problemem się do niej zgłosić. No i to chyba tyle, będzie o Madzi mojej, tak. Cześć dziewczyny, ja mam pytanie, co byś mogła powiedzieć o Jagodzie Makulińskiej? Jagoda Makulińska jest osobą bardzo odpowiedzialną, taką, która dba o... No, dba o to, co, za co się weźmie, nie? Znaczy jest odpowiedzialna i jest koleżeńska, idzie z nią rozmawiać i... No i tyle. No, okej. Okay. Myślę, że Patrycja jest dobrym kandydatem do samorządu. W tamtym roku szkolnym sprawdziła się przy organizacji wielu imprez, działała dla dziewczyn, więc w tym roku myślę, że chciała się jeszcze bardziej zaangażować i głosujemy na nią.